Sztuka butów jest to moja realizacja, która rozpoczęła się w roku 1969. Jest to performance związany z ideą Andrzej Dudek-Dierer jako żywa rzeźba, sztuka butów, sztuka spodni, sztuka żywej rzeźby. Odbiorcy różnie reagują i szczególnie właśnie ludzie reagują na te buty w różny sposób. Natomiast sytuacje, kiedy te buty są w inny sposób przedstawione i pokazane na wystawie w formie grafik, fotografii, dokumentacji wideo, one nabierają innego sensu. Myślę, że w tej konsekwencji odegrały bardzo istotną rolę takie doświadczenia bardzo trudne, czyli rok 69, śmierć mojego ojca w wypadku, później śmierć mojego brata w 73 roku. I ten moment spotkania ze śmiercią osoby bliskiej spowodował pewne przewartościowanie w moim życiu, w moim podejściu do sztuki i do wartości materialnych. I w związku z tym, jak gdyby spojrzenie na te wartości jest zupełnie inne. Okazuje się, że z tej perspektywy jakby sens życia realizuje się nie przez to, czy posiadam takie czy inne wartości materialne, tylko to, co się dzieje wewnątrz mojej świadomości i to, co realizuje się w obszarze sztuki. W pewnym momencie ja miałem poczucie winy za śmierć ojca, a dotyczyło to moich wcześniejszych stanów, takich obsesji śmierci. I dopiero właśnie ten moment, kiedy ujawnił się Albrecht Dürer i odniesienie do tego, że ja kiedyś byłem i żyłem jako Albrecht Dürer, zrozumiałem, że śmierć mojego ojca nie jest końcem, tylko jest pewnym początkiem innej transformacji jego świadomości. I nastąpiło dla mnie pewne oczyszczenie z tych wszystkich takich negatywnych energii związanych ze stanem obsesji śmierci. A jednocześnie stało się to dla mnie wielkie wzbogacenie mojej świadomości, możliwości korzystania z tego potencjału Albrechta Dürera, ale nie polegające na tym, że będę reprodukował Albrechta Dürera, tylko że po prostu będę rozwijał pewne idee, które tkwiły w Albrechcie Dürerze w zupełnie inny sposób. Oczywiście w momencie, kiedy sobie to uświadomiłem, miałem poważny dylemat, czy mogę o tym mówić innym ludziom. Wtedy jeszcze będąc stosunkowo słabym człowiekiem, miałem wielkie opory, ale w momencie, kiedy moje inne właśnie realizacje, które rozpocząłem w tym samym czasie, zostały zanegowane przez krytyków, przez środowisko artystyczne, uznałem, że skoro tak i tak jestem odrzucony, to nie ma dla mnie znaczenia, że w tym momencie po prostu również będę manifestował związki z Dürerem. I oczywiście faktycznie konsekwencja była taka, że krytycy uznali mnie wtedy za osobę po prostu, która rości sobie pretensje do pewnej bardzo znaczącej figury w sztuce przeszłości. Tym niemniej od roku 79, kiedy zacząłem podróżować, kiedy też poznałem wielu artystów z obszaru Europy Zachodniej, a szczególnie z rynku niemieckiego, okazało się, że oni jakby zaakceptowali taką ideę. No i dopiero po wielu, wielu latach ten jakby rodzaj rezonansu w krytyce polskiej spowodował, że moja twórczość doczekała się jakiejś tam akceptacji. W tej czasoprzestrzeni nie zdradzam daty mojego urodzenia. Natomiast 21 maja 1471 roku to jest jakby początek świadomości Albrechta Dürera i zarazem mój. Chociaż po Albrechcie Dürerze
Andrzej Dudek pojawiał się wielokrotnie w różnych formach i w tej chwili w Andrzeju Dudku Dürerze jest w sumie 7 świadomości. To tak jak 7 slajdów, które składamy i jeśli patrzymy pod światło, to powstaje zupełnie nowy obraz i właśnie tym innym człowiekiem, tą inną świadomością jest Andrzej Dudek Dürer. Są ludzie, którzy mówią, a Dudek Dürer to ciekawy muzyk, a ktoś inny mówi, a to grafik, ktoś inny jeszcze mówi, że to jest fotograf. Ale tak naprawdę dla mnie to jest stworzenie takiej pewnej sytuacji dosyć, można powiedzieć, nieokreślonej, że tkwią we mnie pewne potencjały, ja tymi potencjałami się posługuję, ale tak naprawdę te media, którymi się posługuję, one dopowiadają i są pewnym odniesieniem do performance'u. Bywało tak właśnie przed wielu laty, że po wielu latach spotykam człowieka, który nagle mówi, że właśnie czytał o mnie jakiś artykuł, ktoś inny widział coś w telewizji i nagle zupełnie zmienił się obraz mnie jako człowieka i jako artysty i zaczął dopiero rozumieć, o co mi chodzi. Także te moje komunikaty nie mają takiego szybkiego sprzężenia zwrotnego, natomiast właśnie ta konsekwencja i wytrwałość w tym działaniu powoduje, że wręcz po wielu, wielu latach niektórzy ludzie dopiero sobie zaczynają jak gdyby uświadamiać, o co naprawdę chodzi Andrzejowi Dudkowi Dürerowi.